Na szóstej rundzie driftingowych mistrzostw Polski. Ładna pogoda, tylko mokra nawierzchnia, więc czekamy, aż inni drifterzy rozjeżdżą tor, wysuszą nawierzchnię i potem atakujemy tor. Mamy dużo treningu, dużo przejazdów, więc na pewno nie będzie problemu z dobraniem dobrego ciśnienia do tego toru. Czekam z niecierpliwieniem na kwalifikacje Klasy Pro 2. Warunki na początku były bardzo trudne, ponieważ tor był mokry, potem przesychał, więc to było bardzo niebezpieczne. Teraz tor wysechł, jest lekko, można jeździć na pełnym gazie, bez strachu i można naprawdę robić zadymę. I rusza Max Miękoś, pierwszy przejazd punktowany. Kolejne strefy punktowane. Tutaj ma małe korekty, natomiast to 32, więc nie mogę narzekać, chociaż jestem trochę zniesmaczony swoim drugim przejazdem, za który dostałem 0 punktów. Czekamy na jutrzejszy dzień i czekamy na parę. Będę jechał z Marcinem Stasiakiem. Dosyć ciężki zawodnik, dużo mocy, silnik 2JZ, szeroka opona, ja troszeczkę mniej mocy, mniejsza przyczepność. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekawy tej pary. 300-400 koni mniej. No tak, tyle będzie różnicy. A z 400 koni to dosyć mocno samochód się można zrobić, więc jest dużo różnic.
Ale gdyby nie ta felka, to bym... Miałby się ramę. Nie mówię, żebym wygrał, bo nie chcę być, wiesz... Pewny siebie za bardzo. Za bardzo, wiesz, jakiś taki chamski, zaraz muszę do niego podejść i pogratulować. Ale miałbym szansę na jakąś tam walkę, jest ciekawe, jakby to sędziowie ocenili. Ale no niestety przez to... Świetna para była, by się świetnie jechało. No. Mówię o takiej przepaści mocowej. Tak, mimo przepaści, bo no, jak czekałem na was, aż dojedzie,